Witam Państwa. Tak jak zapowiedziałem, omówimy dzisiaj intelektualny wyraz rozwoju, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli rozwoju tej mieszczańskiej, burżuazyjnej albo też liberalnej sfery publicznej. Jak mówiliśmy, nie powstała ta liberalna sfera publiczna jako składnik państwa, jak w republikańskiej sferze publicznej, jako coś splecionego z życiem państwowym, z życiem publicznym, ale wyrosła ze społeczeństwa obywatelskiego, czyli tej gry indywidualnych interesów, egoistycznych dążeń, czasami sprzęganych jako interesy grupowe, a zatem wyrosła jako element pośredniczący między państwem a społeczeństwem obywatelskim. Z czasem, wraz z demokratyzacją parlamentaryzmu, stała się nie tylko pomostem, ale stała się w zasadzie dziedziną wspólną państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Towarzyszyło temu też powstanie opinii publicznej, którą rozumiano jako będącą po pierwsze rezultatem refleksji, bo była to opinia ludzi wykształconych, rozdyskutowanych i właśnie opinią kształtowaną właśnie w toku dyskusji, która ostatecznie miała reprezentować czy wyrażać wypracowany w tych dyskusjach konsensus. Był to głos rozumu. To nie była opinia publiczna byle kucharki, to była opinia publiczna ludzi czytających, ludzi dyskutujących. I jako taka była czymś, z czym nawet władcy musieli się liczyć. Wpływała więc pośrednio na sferę czysto polityczną. Swój autorytet jednak czerpała przede wszystkim z rozumu, nie miała władzy innej jako takiej ściśle politycznej, tylko właśnie odwołując się do rozumu i do powszechnej zgody właśnie wszystkich mądrych ludzi, ten rozum miał ostatecznie zapanować nad władzą, ograniczyć stopniowo, wyeliminować jej arbitralność. Omówię, proszę Państwa, kilku wybranych filozofów, którzy dostarczyli uzasadnień dla tak rozumianej sfery publicznej i generalnie całego porządku, który był na niej oparty. Czyli omówimy sobie wybrane ideologie tej mieszczańskiej, liberalnej sfery publicznej. Proszę Państwa, zacznijmy od prehistorii, dlatego że praźródeł tego kierunku myślenia doszukać się można w myśli reformatorów w gruncie rzeczy. Zarówno Lutra, jak i Kalwina w pewnym stopniu. Mianowicie przede wszystkim Luter przypisał jednostce i jej sumieniu pełną autonomię w sprawach religii. Podważył tym samym autorytet kościoła, ale tak samo cesarza. Jednocześnie miał świadomość konieczności istnienia pewnej władzy, która dysponowała prawem do przemocy, a konieczność ta wynikała również z uzasadnień teologicznych, ze skażonej grzechem natury ludzkiej. W rezultacie dał pełnię władzy właśnie świeckiej, tak? Przypisał pełnię władzy świeckiej księciu, władcy świeckiemu, usuwając całkowicie Kościół ze sfery publicznej. Swoje stanowisko zradykalizował później jeszcze pod wpływem wywołanych zresztą poniekąd przez niego buntów chłopskich, które zrodziły się czy obudziły się w rezultacie zakwestionowania tych tradycyjnych najwyższych autorytetów. Uznał, przerażony tym, co się dzieje, że władca, książę posiada najwyższy autorytet w sprawach doczesnych. Lud nie ma żadnych uprawnień politycznych, ani do kwestionowania decyzji księcia, ani tym bardziej do sprzeciwu czy do buntu. Z tej perspektywy Luter był myślicielem radykalnie antydemokratycznym. Właśnie dlatego później szukający korzeni totalitaryzmu Erich Fromm w swojej ucieczce od wolności wskazywał właśnie na myśl Lutra jako ta, która zrodziła ten autorytaryzm w duchu Niemiec, tak to on widział i stąd właśnie ta podatność na później ideologie nazistowskie. W porównaniu z myślą Lutra, myśl Kalwina stanowi pewną formę, powiedzmy, republiki wyznaniowej w ramach kongregacji kościelnej. Również w życiu świeckim preferował republikę nad monarchią, choć nigdy nie kwestionował praw władców absolutnych, uważając, że najgorsza tyrania jest lepsza od anarchii. Jego myśl dała z kolei impuls do intensywnego zaangażowania politycznego, społecznego chrześcijan tego wyznania. Dla nas istotne są dwa elementy
ich doktryn, przede wszystkim skupienie się na jednostce i jej uprawnieniach, po drugie wyniesienie władzy cywilnej. Także jednostka jest przeciwieństwem. Jednostka i władza są sobie przeciwstawione. Władza państwowa staje się czymś niezależnym od obywateli. Pojęcie obywatela tu traci sens, tak? Skoro jednostka nie ma żadnych uprawnień politycznych. W podobnym duchu, ale już na gruncie czysto świeckim, konstruowali swoje teorie dwaj autorzy, których dzisiaj omówię. To jest Thomas Hobbes i John Locke. Proszę Państwa, Thomas Hobbes, zmarły w 1679 roku, dojrzewał w burzliwych latach rewolucji kromwelowskiej i zbudował swą teorię społeczną na zupełnie nowych podstawach. Zasadniczo był człowiekiem zafascynowanym geometrią, naukami przyrodniczymi. To był dla niego wzorzec także w dziedzinie nauki o społeczeństwie. I pod tym wpływem nauk przyrodniczych przyjmował mechanika newtonowska. Tak była paradygmatem, który fascynował wówczas wszystkich. Przyjmował ściśle deterministyczny pogląd na zachowanie ludzi. Ludzkie działania są reakcjami na pewne rzeczy zewnętrzne, które wywierają pozytywne albo negatywne wrażenia w ludziach. Najważniejszą siłą wewnętrzną zaś, kierującą ludzkim postępowaniem, jest ta, która skłania do poszukiwania własnego interesu. Przede wszystkim do uniknięcia krzywdy. To jest dla niego najważniejsze. Dobro i zło nie wynika zatem z wewnętrznej natury rzeczy, jest jedynie oceną. To, co ktoś uważa za korzystne dla siebie, nazywa dobrym i odwrotnie. Najsilniejszą z sił kierującą ludzkim działaniem jest jego pragnienie zachowania życia, czyli lęk przed śmiercią. Ale aby obronić się, musi dysponować siłą. To jest jedyna rzecz, która go uchroni przed krzywdą, ostatecznie przed śmiercią. Człowiek jest więc tutaj indywidualistą, poszukującym swojego własnego, prywatnego interesu, lękającym się śmierci, lękającym się cierpieniem i starającym się pozyskać jak najwięcej mocy po to, żeby się obronić. Na tych psychologicznych podstawach Hobbes zbudował całą swoją filozofię polityczną. Punktem wyjścia jest dla niego jednostka, stąd uznaje się go za pierwszego rzecznika indywidualizmu w filozofii. To jednostka jest czymś pierwotnym, nie społeczeństwo. Jednostki niczego nie zawdzięczają w tym ujęciu społeczeństwu, nie są z natury jego częścią, tak jak było u Arystotelesa i u innych, czy u myślicieli katolickich tak samo. To jedynie one pierwotnie posiadają moc, posiadają prawa, a przede wszystkim prawo, by bronić własnego życia wszelkimi dostępnymi środkami. Dlatego Hobbes nie uważa za coś hańbiącego, na przykład emigrację w czasie wojny. Jakby nas ktoś zaatakował, to zwolennicy liberalizmu w wersji Hobbesa pakują manatki i wyjeżdżają do jakiegoś innego, bezpiecznego kraju. Aby wyjaśnić właśnie nie tyle historyczne pochodzenie społeczeństwa rządu, ale ich istotę, wprowadza hipotezę stanu natury. Stan natury, czyli stan przedpaństwowy. Pokazuje on, jak wyglądałoby życie, gdyby nie było państwa, krótko mówiąc. Taki eksperyment myślowy do pewnego stopnia, chociaż nie eksperyment, to jest właśnie takie myślenie w kategoriach idei. Ten stan natury jest oczywiście stanem pełnej wolności, pełnej równości, zarówno fizycznej, jak i mentalnej jednostek, tak uważa. Stan natury jednak dla Hobbesa to jest także stan wojny. Wojny każdego z każdym. Stan zatem ciągłego zagrożenia życia. Każdy zatem zabiega o coraz więcej mocy po to, żeby oczywiście obronić swoje własne życie. No, takie są warunki. Rządza ta jest niczym nieograniczona i oczywiście prowadzi do zaognienia się tej wojny. Ograniczone są jedynie dostępne zasoby w pozyskiwaniu tej mocy. Dla Hobbesa, może nie dla Hobbesa, dla człowieka, którego Hobbes tutaj nam wymyślił, ten stan całej wojny jest czymś nie do zniesienia w stanie natury. I stąd ludzie kalkulują
kierując się oczywiście swoim własnym interesem, dochodzą do wniosku, że bardziej opłaca im się przejść do stanu politycznego, czyli zawrzeć umowę społeczną, przekazać swoje uprawnienia państwu i również całą swoją moc państwu. Społeczeństwo zatem nie jest wspólnotą naturalną, tak jak w tej klasycznej tradycji, która rodziła się stopniowo, jest rezultatem umowy społecznej, jest rezultatem kontraktu. Zadaniem rządu jest zatem ochrona życia jednostek, zabezpieczanie im ich relacji, wymiany. Natomiast zawarcie przez ludzi pokoju wiąże się z uznaniem przez nich naturalnych praw i ograniczeń. Prawa, rights, chodzi przede wszystkim o prawo do obrony własnego życia wszelkimi dostępnymi środkami. Nie mogą jednak w stanie natury, zachowując to uprawnienie, jakie posiadali, zrealizować, zapewnić sobie bezpieczeństwa. Uznają więc nad sobą pewne prawa natury, których przestrzeganie umożliwia im bezpieczeństwo, które nie są niczym innym jak osądem rozumu nakazującym robić to, co zakazującym, przepraszam, robić to, co jest niszczycielskie dla życia, poszukiwać pokoju, bronić wszelkimi środkami własnego życia, zadowalać się taką wolnością wobec innych, jakby samemu innym przyznało się im wobec siebie. Zatem to jest coś wykalkulowanego, te prawa natury, w sytuacji, kiedy rezygnujemy z ciągłej wojny, decydujemy się zawrzeć umowę społeczną, zrezygnować z własnych uprawnień i przekazać te uprawnienia państwu. Bo aby to prawo natury stało się faktycznym prawem, musi istnieć władza zdolna wywierać przymus, stać na straży umowy, władza silniejsza od poszczególnego człowieka, ale aby taką władzę powołać, muszą przekazać swoją moc, wszystkie jednostki muszą przekazać swoją moc pewnej grupie ludzi albo jednostce, ustanawiając Commonwealth, czyli wspólnotę polityczną, którą nazywa też Lewiatanem, jak ten biblijny potwór, nazywa go też śmiertelnym bogiem. To przekazanie uprawnień przez jednostki państwu daje temu ostatniemu, daje Lewiatanowi władzę absolutną, niezależną od tego, jaką formę ustrojową przyjęło, czy demokrację, czy tyranię, czy monarchię, co tam kto, komu się trafi. I to przekazanie zobowiązuje jednostki, także moralnie, do posłuszeństwa, do absolutnego posłuszeństwa państwu. Jest zatem, stanowi to warunek zachowania życia i zachowania własności. Zasadniczo natura ludzka nie jest w tym stanie społecznym zmieniona. Ludzie kierują się indywidualnym interesem, obawą przed innymi, a bynajmniej nierzeczliwością do innych. To państwo jest zatem nie tyle wspólnotą ludzi, nie jest też po prostu tożsame z monarchą z drugiej strony. Jest to swego rodzaju pewna fikcja prawnicza, tak jak fikcja osoby prawnej, która została ustanowiona, powołana do istnienia przez zgodę jednostek. Tak, proszę Państwa, i pod tym względem Hobbes nie odróżnia zasadniczo społeczeństwa obywatelskiego od państwa. Pojęcie obywatela w zasadzie znika, nie ma tutaj miejsca na obywatela, jest tylko i wyłącznie poddany. Jednostki, skoro się zrzekły na rzecz państwa swoich uprawnień, w żaden sposób nie uczestniczą w sprawowaniu rządów czy stanowieniu prawa. Jedynie mu podlegają. Lewiatan sam stanowi prawo, a jednocześnie nie podlega żadnemu prawu. Ani naturalnemu, ani stanowionemu, ani zwyczajowemu, ani objawionemu. Nie ma żadnych ograniczeń, a jednocześnie żadnych podstaw, żeby zakwestionować właśnie decyzje państwa. Nie jest istotne dla Hobbesa, czy władca może dowieść swoich praw do tronu, tak jak legitymistycznie, tak? A jedynie jest istotne, czy władca jest zdolny zdobyć tron i utrzymać tron.
umowa społeczna powołuje samą władzę, ale władza nie jest stroną tej umowy. To nie jest tak, że ludzie zawierają umowy z rządem. Po prostu stworzyli takie Lewiatana i teraz Lewiatan nad nimi panuje. Nie ma zasadniczo podstaw do odwołania się od władzy, nie ma uzasadnień dla rewolucji, dla buntu, dlatego że każda rewolucja jest zniszczeniem władzy, czyli powrotem do stanu anarchii, do stanu barbarzyństwa, do stanu natury, do strony wojny każdego z każdym, krótko mówiąc. W zasadzie jedyną sytuacją, w której poddany nie musi być posłuszny władzy, jest ta, w której władza nie zapewnia mu bezpieczeństwa. Jak mówiłem, w sytuacji wojny każdy jest uprawniony do opuszczenia danego kraju. Jeśli władca doprowadził do wojny, to oczywiście nie trzeba by być mu posłusznym. Dlatego rozważając, który ustrój jest najlepszy, to nie ma większego znaczenia, o ile ustrój jest zdolny do zapewnić pokój. Zdaniem Hobbesa najlepiej to gwarantuje monarchia, dlatego że tutaj własność prywatna monarchy, czyli to, co prywatne, jest zjednoczone z tym, co publiczne. Królestwo należy do monarchii, zatem on się będzie o nie troszczył. Jego osobisty los jest związany z losem królestwa i o tyle jest to ustrój najbezpieczniejszy, ma przewagę nad innymi. Także tylko Lewiatan może zapewnić każdemu bezpieczeństwo, tylko dzięki niemu jednostka może wieść spokojne, szczęśliwe życie prywatne, bo już zupełnie pozbawione wymiaru publicznego, wymiaru politycznego. Wolność to dla niego brak, dla Hobbesa, brak zewnętrznych przeszkód materialnych w osiąganiu celów. Taką wolność może zapewnić, jak widzimy logicznie tu nam wywiód, tylko i wyłącznie poddanie się suwerenowi, a zatem rezygnacja z tego, co właśnie w republikanizmie pojmowało się jako wolność polityczną. Wprawdzie poddani nie mają żadnego prawa do wolności, ale żadnego naturalnego, tak? Prawa do wolności. Zdaniem Hobbesa władcy, znowu kierując się swoim własnym egoistycznym interesem, zostawiają ludziom tę wolność, zostawiają im własność, dlatego że pozbawieni wolności i własności poddani mogliby się zbuntować, zaszkodzić królowi. Także wolność jest ważna dla Hobbesa, ale znacznie ważniejsza jest własność, bezpieczeństwo. To jest najważniejsze dla Hobbesa. Skoro to jest takie ważne i skoro Lewiatan to gwarantuje, to trzeba się przyjrzeć różnego rodzaju zagrożeniom, które mogą właśnie ukrócić to dobrotliwe panowanie Lewiatana nad poddanymi. Takimi zagrożeniami, proszę Państwa, są przede wszystkim powstanie frakcji, wzrost popularności jakiejś osoby prywatnej, która mogłaby zacząć przyćmiewać popularność władcy, albo też zbytni wzrost potęgi jakiegoś miasta. Największe jednak zagrożenie Hobbes upatrywał w kościele religii. Kościół powinien być, jak wszystkie inne korporacje, podporządkowany państwu. Przede wszystkim niepokojące dla Hobbesa jest to, że Kościół twierdzi, że przemawia w imieniu Boga, czyli daje podstawę do zakwestionowania autorytetu władzy. Odwołuje się do autorytetu wyższego niż władza. Szczególnie niebezpieczny jest Kościół katolicki, który domaga się od swoich wiernych posłuszeństwa większego niż posłuszeństwo wobec władzy. Tutaj bardzo mocny wpływ wywarł na Hobbesa spisek prochowy z 1605 roku. Pamiętacie Państwo, to w kulturze masowej często to przebija. Remember, remember, the 5th of November. To było w Wyjach Vendetta. W Sherlocku Holmesie też się to pojawiło w tej współczesnej brytyjskiej adaptacji. W każdym razie grupa katolików planowała właśnie wysadzenie parlamentu w powietrze z królem na czele. Również niechęcią darzy purytan, prezbiterian, którzy tak samo w imię religii kwestionowali władzę monarszą. Wprawdzie monarchia
monarcha generalnie no, nie może, również w sensie praktycznym, kontrolować wierzeń ludzi. Co innego jednak zorganizowane wyznania, to jest wręcz obowiązkiem suwerena kontrolować wyznania zorganizowane, gdyż konsekwencje ich działań są publiczne, są materialne, są konkretne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, zdaniem Hobbesa, jest ustanowienie kościoła państwowego. I to nam likwiduje dylemat, czy być posłusznym Bogu, czy władcy, bo to samo w zasadzie. Tak, w kościele państwowym kościół przemawia w imieniu Boga, mówiąc to, co chce powiedzieć król. Proszę Państwa, dlatego też, jak spojrzymy na stronę tytułową wydania Lewiatana, właśnie to on w jednej ręce dzierży atrybut władzy świeckiej, miecz, w drugiej zaś pastora, atrybut władzy duchowej. I podtytuł zresztą mówi, tak, o eklezjastycznej i cywilnej formie treści władzy Commonwealthu właśnie. Zdaniem niektórych ta niechęć Hobbesa do religii wypływała przede wszystkim, czy też także z tego, że religia opowiadając o życiu pośmiertnych, mogła likwidować podstawową siłę, na której się państwo opierało, czyli lęk przed śmiercią. No, jest dyskusyjne, czy to religia robi dostatecznie skutecznie, a na pewno łagodzi ten lęk przed śmiercią. Z całą pewnością należy pamiętać właśnie o kontekście życia Hobbesa, o czasie tych namiętnych wojen religijnych. Tego chciał na pewno uniknąć. Teoria Hobbesa, proszę Państwa, dostarczała uzasadnienia dla władzy absolutnej, a jednak wprowadziła do myśli społecznej znaczącą później perspektywę indywidualistyczną. Jednostka się liczy, już nie społeczność, nie ciało zbiorowe. Idea ta rozwinęła się później w przeciwnym kierunku. Większość filozofów, następców Hobbesa, widziała właśnie najlepszą drogę do zachowania praw jednostek nie w wyniesieniu Lewiatana na szczyty potęgi, ale przeciwnie, w ograniczeniu uprawnień rządu. Ale to jest jakby kolejna kwestia. Teraz właśnie jednego takiego filozofa sobie omówimy, to jest John Locke. Proszę Państwa, pochodził zasadniczo z rodziny republikańskiej, z rodziny zwolenników Cromwella, jednak w szkole znalazł się pod wpływem royalistów, czyli zwolenników monarchii. Podobnie jak Hobbes, bardziej interesował się medycyną, naukami przyrodniczymi niż filozofią ówczesną. Znany jest przede wszystkim jako autor dwóch traktatów o rządzie. W pierwszym polemizuje z innymi autorami, ten drugi stanowi wykład jego własnej koncepcji. Przede wszystkim szukał źródeł władzy, którą definiował jako prawo stanowienia praw, czyli right do stanowienia laws, obarczonych, takich praw, które są obarczone sankcją śmierci i konsekwentnie wszystkimi mniejszymi karami oczywiście. Po co ta władza? Po to, żeby regulować, ochraniać własność, do tego, żeby zatrudniać siły wspólnoty dla wykonania takich praw oraz dla ochrony państwa przed krzywdą płynącą z zewnątrz, obcą. I to wszystko dla publicznego dobra. Z punktem wyjścia jest znowu jednostka w stanie natury. Mamy stan natury. W tym stanie natury znowu wszyscy są wolni, wszyscy są równi. Ale w odróżnieniu od Hobbesa nie jest to stan wojny. No, wszyscy są wolni, wszyscy mają prawa i władzę do czynienia wszystkiego dla zachowania siebie i reszty rodzaju ludzkiego. To jest, ograniczeni są w zasadzie wyłącznie prawem natury, w tym stanie naturalnym, które nakazuje nie wyrządzać innym krzywdy na życiu, zdrowiu, wolności czy własności. Prawo to można, zdaniem Locke'a, tutaj zbliża się do tradycyjnej, klasycznej koncepcji prawa naturalnego, rozpoznać rozumem. Większość ludzi lepiej lub gorzej je rozpoznaje, mu się podporządkowuje, uznając to za korzystne. Stan natury nie jest więc taką totalną wojną każdego z każdym, tym niemniej nie jest w pełni zadowalający. Przede wszystkim jednostki no nie są takie zupełnie równe, dysponują różnymi
walorami umysłowymi i w różnym stopniu mogą to prawo natury rozpoznać. Tymczasem, aby to wszystko działało, krótko mówiąc, wszyscy muszą to prawo mieć uświadomione w równym stopniu i stąd właśnie w tym stanie natury obowiązek wymuszania tego prawa spoczywa na każdej jednostce z osobna. Każdy musi wymuszać również na innych stosowanie tego prawa natury. Ze stanem natury, proszę Państwa, zdaniem Locke'a wiążą się trzy ułomności zasadnicze. Po pierwsze, brak jest ustalonego, jasnego, ustanowionego prawa, które byłoby powszechnie rozpoznane, znane. Nie każdy jest w stanie swój rozum na tyle rozkręcić, czy użyć precyzyjnie, żeby rozpoznać tak samo jak wszyscy inni. Po drugie, brak jest sędziego, który by rozstrzygał spory co do interpretacji tego prawa. Mogą się pojawić kwestie niejasne, konieczne do rozstrzygnięcia przez kogoś trzeciego. I wreszcie brak jakiejś władzy wykonawczej, która by egzekwowała to prawo. Ta władza jest, że tak powiem, spoczywa w rękach każdego z osobna. Te niedogodności skłaniają ludzi do zawiązania społeczeństwa, założenia społeczeństwa. W tym, jak mówiłem, w myśli klasycznej prawo naturalne było rozpoznawane przez sumienie, czyli głos rozumu tak naprawdę. Locke wątpi, jak widzimy, w ludzkie sumienie, które jest czymś jednostkowym, przez to omylnym i stąd konieczność właśnie tego wymuszenia społecznego. Ludzie uświadamiają sobie, że mogą poprawić swój los w stosunku do stanu natury, który nie jest aż tak nie do zniesienia jak stan Locke'a, poprzez właśnie zorganizowanie się w civil society, społeczeństwo cywilne i stworzenie instrumentów, które zaradzą tym trzem wymienionym trudnościom. Sprzężenie wysiłków ludzi w interpretowaniu, osądzaniu, egzekwowaniu prawa natury prowadzi ostatecznie do pokojowego i bardziej bezpiecznego, komfortowego życia. Mogą się cieszyć swoją własnością, ale w odróżnieniu od Hobbesa, jak mówiłem, jest coś gorszego od stanu natury, na przykład podleganie tyranii. W rezultacie na mocy umowy społecznej znowu zawiązują społeczeństwo, przekazują tą swoją władzę egzekwującą społeczeństwu, które realizuje to poprzez prawa, przez sądy, przez właśnie egzekwowanie praw natury. Mamy tam ustanowione organy interpretujące, organy osądzające i organy egzekwujące prawo natury. Inaczej niż u Hobbesa znowu, główną motywacją ludzi jest jednak tutaj nie tyle obawa o własne życie, ale najważniejsze dla ludzi jest szeroko pojęta własność, wliczając to również w własne życie i własną wolność. Wszystko to się sprzęga w pojęciu własności u Locke'a. Życie, wolność. Także ta cała sfera uprawnień musi być chroniona przez państwo, prawo, bo tylko tak można zapewnić wolność ludziom. Do uczestnictwa w społeczeństwie nikt nie przymusza się. Można pozostać w stanie natury, ale przystąpienie do umowy społecznej oznacza zgodę na bycie rządzonym przez decyzję większości. Jeśli nawet historycznie rządzili władcy absolutni, to wynika z tego, że takie rządy były zdaniem Locke'a bardziej adekwatne dla tamtych czasów. Naturalnie rodzi się pytanie, co z ludźmi, którzy nie brali udziału w tym pierwotnym akcie umowy zawiązywania społeczeństwa, ale urodzili się w już społeczeństwie ustanowionym. Locke odpowiada, że gdy dorosną, dojrzeją, udzielą zgody milczącej, po prostu pozostając w tym społeczeństwie. Odmowa udziału w tym oznacza po prostu opuszczenie tego społeczeństwa, przyłączenie się do innego albo zawiązanie własnego, albo życie w stanie natury. No, dzisiaj już chyba niewiele jest miejsc na świecie, gdzie można by żyć w stanie natury bez żadnego ingerencji żadnego społeczeństwa, ale powiedzmy, że gdzieś w kanadyjskiej tajdze, tak, czy można by znaleźć jeszcze jakąś chatkę i sobie tam żyć, czy na syberyjskiej, tak, tajdze. Zawsze
mogą właśnie opuścić społeczeństwo. Nikt nikogo nie zmusza. Naturalnie ta konstrukcja jest przekonująca, dopóki jest abstrakcyjna, bo jak widzimy, zresztą sam Locke ma problemy, żeby ją uzasadnić empirycznie przekonująco. W każdym razie po ustanowieniu społeczeństwa ludzie zabierają się za ustanawianie instytucji, które rozwiążą te problemy stanu natury zasadniczo. I odpowiednio tych trzech problemów, brak organów interpretujących, osądzających i egzekwujących, powstają trzy ciała. Po pierwsze, do ustanowienia jawnego, ustalonego, stabilnego prawa jest legislatywa, która w każdym państwie stanowi najwyższą władzę. Władzę tę społeczeństwo zachowuje dla siebie, tworząc demokrację, najlepiej reprezentatywną. Legislatywa posiada najwyższą, ale nie absolutną władzę. Podlega ona czterem ograniczeniom. Po pierwsze, władza nie może być arbitralna. Po drugie, ma określony cel, musi służyć dobru publicznemu, przede wszystkim ochronie naturalnych uprawnień jednostek. Po trzecie, nie może pozbawiać nikogo własności bez jego zgody. I po czwarte, nie może zrzec się swojej władzy na rzecz innego ciała czy osoby, gdyż tylko lud ma prawo przekazać swą władzę. Drugim problemem stanu natury, jak pamiętamy, był brak organu osądzającego, stąd właśnie mamy judykatywę, na którą ceduje społeczeństwo swoją władzę sądzenia. Wreszcie, aby rozwiązać problem egzekucji prawa, egzekwowania wyroków, powołuje się egzekutywę, która powinna być oddzielona od legislatywy, gdyż groziłoby to nadużyciami w innym wypadku. Oczywiście Locke dostrzega pewne problemy z tym proponowanym przez siebie rozdziałem władz, bo ile egzekutywa działa ustawicznie, o tyle legislatywa, której wszystkie władze zasadniczo podlegają, zbiera się okresowo. W związku z tym mogą się pojawić sytuacje, które nie są objęte żadną regulacją prawną. W okresie na przykład między posiedzeniami legislatywy albo też w pewnych nagłych przypadkach prawa okażą się nieadekwatne. Locke przyznaje w tych wypadkach prawo egzekutywy do koniecznego działania, nawet jeśli by to naruszało prawo. W pewnych sytuacjach wyjątkowych władza wykonawcza może działać poniekąd poza prawem, w interesie oczywiście całości. Locke wspomina jeszcze o czwartej władzy rządowej, to jest władzy federacyjnej, która jest odpowiedzialna generalnie za stosunki z innymi społeczeństwami, za sprawy wojskowe, za armię i tak dalej. Proszę Państwa, pewne porównanie, jeśli chodzi o Hobbes. Podobnie jak Hobbes, Locke nie uważa, aby rząd był stroną kontraktu, umowy społecznej, bo to by zakładało równość. O ile Hobbes odrzucał ten pomysł generalnie dlatego, że stawiał rząd ponad ludem i całą suwerenność cedował już na władzę. Dla Locke'a ten kontrakt jest nie do przyjęcia, gdyż rząd jest jedynie narzędziem ludu, ma obowiązki wobec ludu, nie jest zaś jego partnerem. Nie zawiera się umowy z niewolnikiem swoim, tak czy z sługą, delikatnie mówiąc. Rząd powstaje na skutek zdeponowania władzy jednostek. Ta zgoda właśnie na zrzeczenie się naturalnej władzy wykonawczej stanowi podstawę legitymizacji jego zobowiązań wobec ludu, ale jednocześnie jednostki, ten lud, rząd może tą władzę utracić w pewnych sytuacjach, jak zobaczymy zaraz. Proszę Państwa, z racji podlegania prawu i strzegącym go trybunałom jednostki przynależą do społeczeństwa atelskiego. Jednostki pozostają jednak suwerenne. Ich podległość nie jest naturalna. Wynika z rozumnej decyzji. Zawsze jest dobrowolna, zdaniem Locke'a. Państwo, będące zespoleniem rządu i społeczeństwa, jest zarazem czymś wtórnym w stosunku do jednostki, która posiada swoje uprawnienia przed powstaniem państwa. To ona tworzy państwo. Zatem też państwo istnieje dla jednostki, ma stwarzać gwarancję wolności, prawną gwarancję wolności i z tego wynika, że rząd może być odwołany, gdy nie spełnia swoich zadań albo gdy
wykorzystuje władzę dla własnych korzyści, własnych interesów. W samym akcie powierzenia władzy rządowi zawarta jest możliwość usunięcia rządu, jednak jedynie takiego, który właśnie narusza to powiernictwo. Taki rząd bowiem, który narusza powiernictwo, nie działa zgodnie z tym, do czego są powołane, w istocie jest dla Locke'a grupą rewolucyjną, która wypowiada wojnę własnemu ludowi. Lud zachowuje cały czas swoją suwerenność, może powołać inny rząd, albo zwyczajnie, czyli na drodze wyborów, albo nadzwyczajnie, na drodze rewolucji. To społeczeństwo obywatelskie opiera się więc na indywidualnych uprawnieniach, jest wspólnotą związaną prawem, którego celem jest nie tyle ograniczenie, ale ochrona i zwiększanie wolności. Przy czym wolność rozumie Locke właśnie jako niezależność od przymusu, przemocy ze strony nich. To niekoniecznie jest to samo. To jest ta wolność w aspekcie negatywnym, która ma być zapewniona dzięki podleganiu wszystkim prawu. Wszystkich praw. W aspekcie pozytywnym natomiast to możliwość stanowienia jednostek o sobie oraz kierowanie się własną wolą w ramach tego, na co zezwala prawo. To widzimy znowu tą różnicę w stosunku do pojęcia wolności republikańskiej. To nie jest wolność do współrządzenia sobą, ale w sferze publicznej, w sferze politycznej to jest tylko indywidualnie rozumiana wolność kierowania swoim własnym, indywidualnym życiem. Wszystkie te uprawnienia, które przysługują człowiekowi w stanie natury, Locke, jak już wspomniałem, ujmuje jednym słowem, to jest własność. Obejmuje ona życie, wolność, posiadłość, to wszystko jest po prostu własność. Życie to jest własność nad moim ciałem, tak, no, poniekąd nie mogę być władnym swoim ciałem, jak nie mogę ochronić tego ciała tak przed przymusem innych i tak dalej. No właśnie, jeśli chodzi o własność. Proszę Państwa, pierwotnie w stanie natury wszystkie dobra były posiadane wspólnie. Tak, to jego zdaniem, tak zakłada jego zdaniem zarówno objawienie, jak i naturalny rozum. Wszystko było wspólne. Jednak, aby cokolwiek mogło być skonsumowane, musi stać się własnością prywatną. No, w momencie, kiedy ja coś jem, jem jabłko na przykład, no to już nie jest własność wspólna, jest przeze mnie zawłaszczona. Wynika z tego właśnie, że każdy człowiek jest wolny, ma prawo do własnego ciała, do pracy swojego ciała i to zawłaszczenie, to przekształcenie tego, co wspólne, we własność prywatną dokonuje się właśnie w momencie, kiedy ktoś aplikuje pracę do dóbr naturalnych. Dopóki drzewo, jabłko rośnie na drzewie, jest własnością wspólną. Gdy ja podejmę trud, przystawię drabinę do drzewa, wejdę po tej drabinie, zerwę jabłko, wykonam zatem pewną pracę, ja zawłaszczyłem to jabłko i jest już moje, jest moją własnością prywatną. Te dobra, które zawłaszczam, stają się poniekąd częścią mnie samego, stają się prywatne, jako rezultat mojej pracy. To praca określa zatem wartość dóbr. Im więcej pracy włożono w wytworzenie jakiegoś dobra, czy w pozyskanie w dany produkt, tym większa jest jego wartość. Tą pracową teorię wartości później zastosowali na szerszą skalę ekonomiści klasyczni, jak Adam Smith czy David Ricardo. Karol Marx ją później też wykorzystał do tego, żeby zaatakować podstawy kapitalizmu przy pomocy jego własnej broni teoretycznej poniekąd. Także na wykładzie socjologii klasycznej jeszcze o tej teorii pracowej wartości powiemy. W każdym razie to prawo własności nie jest nieograniczone. Żadna osoba nie ma prawa, nawet przy zastosowaniu swojej pracy, zawłaszczyć więcej niż jest w stanie zużyć, zanim się zepsuje. Czyli mogę zebrać wszystkich jabłek, czyli więcej jabłek niż byłbym w stanie zjeść. Bo wszystko ponad to, co jestem w stanie zjeść, należy do innych. W stanie naturalnym zatem nie była możliwa akumulacja dóbr, bogacenie się ponad miarę, kosztem innych zwłaszcza. W stanie politycznym sytuacja się, proszę Państwa, zmienia. Z kilku względów. Po pierwsze, pojawia się rząd, pojawia się państwo,
który stoi na straży własności członków wspólnoty politycznej. Locke nie jest zwolennikiem absolutnego laissez-faireizmu, absolutnej wolności gospodarczej. Z drugiej strony nie jest też zwolennikiem ekonomicznego egalitaryzmu, dlatego że większa pracowitość niektórych jednostek pozwala na to, żeby właśnie kumulować dobra, a to jest możliwe przy niekrzywdzeniu innych, niemarnowaniu dóbr, przede wszystkim dzięki wynalezieniu pieniądza, czyli pieniądz, gwarancje państwowe oraz większa pracowitość większa niektórych jednostek umożliwiają w tym stanie politycznym akumulację dóbr. I to nie narusza ta akumulacja, która nie prowadzi do marnotrawstwa, do niszczenia. Wtedy można w postaci pieniądza gromadzić więcej dzięki swojej pracowitości, niż się byłoby w stanie zjeść, skonsumować tak czy inaczej. Przecież najczęściej interpretowano teorię Locke'a właśnie w duchu takim skrajnie wolnorynkowym, zgodnie z którym państwo ma jedynie chronić własność, nie powinno ingerować w skutki ekonomiczne, w stosunki ekonomiczne, aczkolwiek jego zdaniem państwo może działać także jako regulator zapobiegający używaniu własności w sposób szkodliwy dla społeczeństwa. Jeśli ktoś by tak bardzo akumulował swoje dobra i zacząłby wykorzystywać swoją własność przeciwko społeczeństwu, państwo jak najbardziej może wkroczyć. Proszę Państwa, Locke różnił się od Hobbesa także swoimi zapatrywaniami na religię. Na własne oczy obserwował, gdy z Lordem Shaftesbury'em odwiedzili w młodości miasto Brandenburgię, sytuację, kiedy różnorodność religijna nie niszczyła wspólnotowej harmonii. Funkcjonowała pewna pluralizm religijny, który był harmonijny w miarę. Locke napisał list o tolerancji, w którym właśnie przekonuje, że wspólnota cywilna, czy państwo, mówiąc w dużym uproszczeniu oczywiście, ma za zadanie jedynie cywilną, ma jedynie cywilną władzę w celu ochrony życia, wolności, własności. Nie może natomiast skłaniać ludzi do wiary, przymuszać do wiary, uprzywilejowywać jakiejś konkretnej grupy religijnej czy jakiejś konkretnej doktryny, dlatego że kościoły są z istoty dobrowolnymi zrzeszeniami, które nie mogą, znaczy dopuszczalne są zdaniem Locke'a, tylko takie kościoły, które nie ingerują, nie wypowiadają się na temat spraw świeckich, tego świata. Ograniczają swoją władzę do spraw duchowych ściśle wyłącznie. Kościół może co najwyżej właśnie ekskomunikować, ale w takiej sytuacji nie może to mieć konsekwencji prawnych, cywilnych dla w ogóle życia świeckiego. Fakt, że został ktoś wykluczony z jakiegoś kościoła. Podobnie z drugą stronę, przynależność członków władzy do jakiegoś kościoła nie powinno zwiększać władzy tego kościoła, czy jakieś uprzywilejowywać go w takim czy innym sposób. Oczywiście, skoro zdarza się, że zarówno państwo, jak i kościół mogą być zainteresowane tymi samymi kwestiami, na przykład kwestiami moralnymi. I zdarzyć się może, że jedno naucza czegoś innego, czy spogląda na daną sprawę odmiennie niż drugie, niż i oczekiwania w stosunku do ludzi formuje odmienne. W takiej sytuacji obywatel, zdaniem Locke'a, powinien postąpić zgodnie z własnym sumieniem, czyli tak jak mu nakazuje wiara, ale jednocześnie powinien zgodzić się na konsekwencje, jakie nakłada na niego państwo. Na przykład mi wiara zakazuje służby wojskowej. Jeśli ta służba wojskowa jest obowiązkowa, proszę bardzo, ale nie pójdę do wojska, jestem gotowy iść do więzienia na przykład. Na takiej zasadzie tylko jest to dopuszczalne, zdaniem Locke'a. Także o tyle takie kościoły powinny być tolerowane, zdaniem Locke'a, przez państwo. Taka wolność religijna powinna być zapewniona w tych granicach, dlatego że tolerancja generalnie przynosi korzyści, przymus religijny zwykle nie wytwarza prawdziwej jedności w społeczeństwie. A jednak ta tolerancja ma pewne granice. Nie wszystkie kościoły powinny być
tolerowane. Przede wszystkim zakazane powinny być kościoły, które nakazują działania sprzeczne z powszechnymi zasadami moralnymi. Były takie kościoły czy ruchy religijne, które na przykład nakazywały, powiedzmy, prostytucję dla Jezusa, czy samobójstwa zbiorowe. No niewiele ich, to jest mniejszość zdecydowana tak zwanych nowych ruchów religijnych, ale niektóre, bo większość ma generalnie bardziej wyśrubowane niż ogół społeczeństwa wymagania moralne, ale niektóre miały takie pokrętne ideologie. I oczywiście takie kościoły nie mogą być aprobowane. Dalej grupy religijne, które przypisują sobie władzę nad resztą społeczności, czyli na przykład kościoły, które same domagają się tolerancji, ale nie są tolerancyjne dla reszty, dla innych, odmawiają tolerancji innym. Takie kościoły niekoniecznie. I wreszcie żaden kościół nie powinien domagać się posłuszeństwa obcym władcom. O tyle też kościół katolicki jest tu podejrzany, o ile domaga się posłuszeństwa papieżowi, tak? W tym sensie. Co więcej, tolerancja, proszę Państwa, nie powinna obejmować także ateistów. Dlatego, że ateiści, bo generalnie życie społeczne wymaga w pewnych sytuacjach składania przysięgi. Przysięga się składa na Biblię, na Bhagavad Gita, na Koran, no nie wiem na co tam kto uznaje za swoją świętą księgę, ateiści nie mają na co przysięgać. Dlatego właśnie takie kościoły i ateiści nie powinny być, zdaniem Johna Locke'a, w tolerancyjnym społeczeństwie tolerowane. Tolerancja ma swoje granice. Locke długo zmagał się z problemem rozpoznawania prawa naturalnego przez rozum. Mówiliśmy, że wątpił w zdolność do powszechnego rozpoznawania go rozumem przez wszystkich ludzi. Spotykał wielu ludzi, widać, niezbyt rozgarniętych, żeby rozpoznać, co jest dobro i co zło. Myślę, że każdy z nas ma okazję spotkać również takich ludzi, zwłaszcza jeśli w różnorodnym środowisku się obróci tu i ówdzie. Ostatecznie jednak w eseju o rozumności chrześcijaństwa, taki essay napisał, doszedł do wniosku, że zasady prawa naturalnego są właśnie w wierze chrześcijańskiej wyłożone w taki sposób, takim językiem, że żaden człowiek nie powinien mieć problemu z ich zrozumieniem. I o tyle na to są wyposażone jeszcze w autorytet, który nagradza i karze. I o tyle chrześcijaństwo, jego zdaniem, jest użyteczne dla tych, którzy rozumem nie są w stanie tego prawa naturalnego rozwiązać. Proszę Państwa, powiązanie wolności z prawem stanowi zatem element wspólny tradycji liberalnej, o której tu mówimy, z wcześniejszą republikańską. Państwo jednak tutaj i prawo ma odmienny cel. Nie tyle jak w republikańskiej dobro wspólnoty, dobro całości, dobro ogółu, ale zachowanie uprawnień jednostki. Państwo służy jednostce. Rząd ma charakter instrumentalny. Jest powołany przez społeczeństwo obywatelskie złożone z jednostek dla obrony praw jednostek. Nie jest autonomiczny, nie jest suwerenny w tym ujęciu. Natomiast dla Locke'a właśnie znamienne było przeniesienie akcentu w rozumieniu społeczeństwa obywatelskiego tak, żeby obejmowało całokształt stosunków ekonomicznych. To później oczywiście u Hegla też znalazło już dojrzały wyraz, ale to za pośrednictwem ekonomistów szkockich, przede wszystkim myśli szkockiej, którzy rozwijali koncepcję Locke'a. O jednym z takich szkockich myślicieli tutaj sobie powiemy w następnym odcinku, o Davidzie Hume'ie, dlatego że był on autorem najpoważniejszego kryzysu w filozofii w zasadzie, który to kryzys starał się rozwiązać Immanuel Kant, a Kant to jest generalnie, no cała filozofia opiera się na Kancie i na niczym. Kant był tutaj, jest fundamentem współczesnej, liberalnej koncepcji ideologii uzasadniającej demokrację liberalną, społeczeństwo obywatelskie, tak rozumiane, jak mniej więcej dzisiaj to rozumiemy. Dlatego Kantowi będziemy musieli tutaj kluczową uwagę poświęcić, a Hume nam stworzy kontekst, bo kontekstem jest właśnie kryzys hume'owski. Na dzisiaj dziękuję, do widzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.